Witam serdecznie w Kryminalnie na Taśmach i dziś mamy sprawę nierozwiązaną i to sprawę niewyjaśnionego zaginięcia, bo też dawno nie było. Przyznam, że ostatnio skupiłam się na sprawach rozwiązanych, gdzie sprawcy zostali złapani. Myślę, że to też dlatego, że te sprawy nierozwiązane, szczególnie zaginięcia, są naprawdę bardzo smutne, bardzo przykre, bo śledzimy wszystkie te wydarzenia, całe dochodzenie, w którym często nie brakuje błędów. Jest też rozpacz rodziny, próby odnalezienia zaginionej osoby, często bezskuteczne. Zaginięcia to generalnie są sprawy, o których trudno się opowiada, oczywiście nie chcę tu umniejszać innym, natomiast zaginięcia to jest taki temat, o którym trudno mi się opowiada. Są to sprawy, które być może też nigdy nie doczekają się rozwiązania, wyjaśnienia. Być może rodzina nigdy nie dowie się, co stało się z ich bliską osobą. Trzeba się też z tym liczyć, że. Prawdy możemy nigdy nie poznać, co się wydarzyło. W ubiegłym tygodniu gościliśmy w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, a dziś przeniesiemy się do USA i do stanu Arkansas. Sprawa, o której Wam dziś opowiem, może być Wam znana. Właśnie na zagranicznym YouTubie jest szeroko omawiana. Nie wiem, czy ktoś na naszym polskim podwórku, że tak powiem, robił odcinek na ten temat. Jeśli tak i jeśli już słuchaliście, to mimo wszystko mam nadzieję, że wysłuchacie tej historii w moim opracowaniu. I dzisiejsza sprawa zaginięcia jest bardzo tajemnicza. Młoda dziewczyna, przed którą jest całe życie, niedługo kończy szkołę, niedługo rozpocznie studia na uniwersytecie, wychodzi wieczorem z pracy i znika bez śladu. I nikt nie wie, co się stało. Podobno nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał i tak od przeszło 28 lat. Zapraszam do posłuchania. Poznajmy bohaterkę naszego dzisiejszego odcinka. Kleszindra Denise Hall urodziła się 30 marca 1976 roku w Pine Bluff w stanie Arkansas. Wszyscy mówili na nią w skrócie: Klia i ja też będę o niej tak mówić. I rodzicami byli Willie i Laurel Hall, a sama Kleja miała jeszcze trzech braci. Rodzina Hall była ze sobą bardzo zżyta. Rodzice bardzo wspierali swoje dzieci i chcieli dla nich wszystkiego, co najlepsze. Kleja była pogodną osobą, towarzyską, miała wielu przyjaciół. Lubiła też spędzać czas ze swoimi braćmi. Z tego co zrozumiałam, była tak zwanym drugim dzieckiem. Po prostu urodziła się jako drugie dziecko w kolei. Miała starszego brata, jak i dwóch młodszych. I jako nastolatka Klea bardzo lubiła zajmować się mniejszymi dziećmi, lubiła się z nimi bawić, opiekować się nimi. Z tego co wyczytałam, to była nawet wolontariuszką w miejscowym żłobku. W 1994 roku, czyli wtedy, kiedy dzieje się akcja naszego podcastu, Klaa była w ostatniej klasie Watson Chapel High School. Dziewczyna miała świetne wyniki w nauce, zajmowała nawet pierwsze miejsce w klasie pod tym względem. Generalnie z tego, co wyczytałam z relacji innych ludzi, no to siedziała z nosem w książkach. Bardzo ciężko pracowała, by ukończyć szkołę średnią z jak najlepszym wynikiem. Jednak to wcale nie sprawiało, że cały czas tylko właśnie siedziała w tych książkach, tylko się uczyła i nic poza tym. No bo zdaje się, że Kla była popularna w swojej szkole, miała wielu przyjaciół, z którymi często rozmawiała przez telefon czy spotykała się, grała także w szkolnej orkiestrze marszowej, uczestniczyła także w zajęciach pozaszkolnych, tak jak mówiłam, była wolontariuszką w żłobku i też śpiewała w kościelnym chórze. Klea marzyła o tym, by w przyszłości w dorosłym życiu opiekować się dziećmi, pomagać im. Postanowiła związać z tym swoją karierę, swoją przyszłość i zostać pediatrą. I zdaje się, że wszystko szło w dobrym kierunku zgodnie z planem, bo Klea została przyjęta na studia przedmedyczne na uniwersytet Stanu Tennessee. Naukę miała rozpocząć jesienią 1994 roku. Była bardzo szczęśliwa. Realizowała swoje plany, swoje marzenia, i ciężka praca w końcu się opłaciła. Jednak, jak wiemy, był maj 94 roku, także do jesieni było jeszcze daleko. Klea pod koniec maja, pod koniec tego miesiąca, miała już ukończyć edukację w szkole średniej, no i przed nią było jeszcze całe lato. Jednak dziewczyna już miała zajęcie na ten czas. Bo miała pracę w gabinecie pediatry doktora Larego Amosa. I to od ponad roku. Jak to się w ogóle stało, że dziewczyna w ogóle dostała taką pracę, w końcu uczyła się także w liceum? Tutaj jest cała historia. Rok temu jedna ze szkolnych przyjaciółek naszej bohaterki o imieniu Erika zapytała ją, czy nie szuka pracy na pół etatu. Koleżanka pracowała wtedy dla 43-letniego doktora Larego Amosa, który prowadził taki też program charytatywny non-profit, przeznaczając środki na domowe ośrodki opieki dziennej. Innymi słowy, po prostu tam podpisywał różne wnioski o granty. Kiedy Erika zdecydowała się jednak znaleźć inną pracę, no to doktor Amos zapytał, czy mogłaby znaleźć zastępstwo nowego pracownika na swoje miejsce. No i dla Klei ta praca wydawała się idealna. Miała mieć miejsce po godzinach i miała ją wykonywać zaledwie 5 przecznic od swojego domu. No i też sama praca zdawała się być dosyć prosta. Klea miała śledzić wnioski o granty, aktualizować korespondencje, wypisywała też czeki w imieniu doktora, wysyłała listy i pilnowała bilansu ksiąg, jeżeli dobrze to przetłumaczyłam. Zanim przyjęła tę propozycję pracy, to najpierw powiedziała o niej rodzicom, którzy zdaje się musieli wyrazić na to zgodę. Laurel i Willie Hall, czyli życzeni rodzice, postanowili, że zanim się zgodzą, by ich córka podjęła pracę, to wypytają najpierw swoich znajomych, czy też innych ludzi, o tego doktora Amosa, jak tam się u niego pracuje, kim on w ogóle jest. No, i tutaj myślał, że było to podyktowane po prostu troską o córkę. I tutaj też okazało się, że właściwie to nikt, kogo pytali, nie ma o tym doktorze nic do powiedzenia. Po prostu niewiele osób go znało. Rodzice Klei nie uważali tego za coś złego, ponieważ doszli do wniosku, że doktor Amos przynajmniej nie miał tej złej reputacji. Nie miał żadnej właściwie. Zgodzili się więc, żeby córka przyjęła tę pracę, pod warunkiem, że nie będzie zaniedbywać obowiązków szkolnych i zobowiązań kościelnych. Zatem w maju 94 roku Kla pracowała dla doktora Amosa już przez około rok. Jej praca stała się częścią lutyny całej rodziny Hall. Rodzice Klei, Laurel i Willie często podrzucali dziewczynę do jej pracy, czyli do domowego biura doktora Amosa, które znajdowało się przy jego domu na Fawcett Road w Pine Bluff. Klea pracę kończyła zwykle około godziny 20.30. Wtedy dzwoniła do domu i ktoś, głównie jej mama Laurel, jechał po nią. Wyglądało to tak, że Klea czekała w kuchni doktora Amosa, której okno wychodziło na podjazd. I kiedy samochód zjawiał się na podjeździe, no to ona wiedziała, że to jest jej mama i po prostu wychodziła przez garaż. Naciskała guzik automatycznego otwierania drzwi i potem jak wyszła, no to wciskała go jeszcze raz, no i te drzwi się zamykały. I chociaż, tak jak wspominałam, dom oraz to biuro doktora Amosa znajdowało się w niewielkiej odległości od domu hallu, zaledwie kilka przecznic, no to jednak rodzice Klei nie chcieli, żeby wracała do domu piechotą, zwłaszcza o tak późnej porze. Bardzo martwili się o córkę, dlatego że były na fali wtedy morderstwa dzieci w Atlancie, które prześladowały większość rodziców w tamtym czasie. I też lepiej było po prostu dmuchać na zimne, niż potem żałować. Przynajmniej z takiego założenia wychodzili rodzice klei. Willy i Lorel byli bardzo opiekuńczy wobec swojej rodziny, wobec swoich dzieci. Po prostu zawsze mieli ich na oku, interesowali się co robią i z kim. Także zawsze mieli informacje, co ich dzieci aktualnie robią i gdzie są. Pierwszy tydzień miesiąca maja był dla Klei ekscytującym czasem. Klasa z jej rocznika przygotowywała się do balu maturalnego. Kla miała zrobione paznokcie, przedłużone włosy, a w jej szafie wisiała przygotowana na tę specjalną okazję sukienka. Pędkowy wieczór 6 maja 1994 roku był jednym z najlepszych w życiu naszej bohaterki, bo wtedy też odbył się ten bal maturalny i Kla bawiła się świetnie. Następnego dnia Kla też nie próżnowała, ponieważ to była sobota i właśnie wieczorem w sobotę miała uczestniczyć w balu swojego przyszłego bractwa, a może raczej siostrzeństwa. Nie wiem, jak brzmi po polsku ten odpowiednik, ale chodzi o tak zwany sorority ball. A kolejnego dnia, czyli w niedzielę, wypadał Dzień Matki. W USA Dzień Matki jest obchodzony w drugą niedzielę maja. Zatem weekend Klea miała wypełniony po brzegi, ale lubiła jak miała dużo do zrobienia. Była zdecydowanie człowiekiem czynu, tak zwanym zadaniowcem. Poza tym zostały jej tylko dwa tygodnie szkoły średniej i nie zamierzała próżnować. Poniedziałek 9 maja zapowiadał się jak każdy inny: Laurel, czyli mama, zrobiła śniadanie dla wszystkich swoich dzieci, a potem zabrała je do szkoły. Ponieważ Klea najlepiej uczyła się z całej klasy, miała najlepsze wyniki, poza tym był to też jej ostatni rok, to pozwalano jej wychodzić z zajęć wcześniej, by mogła po prostu iść i pracować. I tym samym w poniedziałek o godzinie 14.30 Klea wyszła ze swojej szkoły z liceum. I mama odebrała ją i zawiozła ją pod dom, gdzie mieściło się tak domowe biuro doktora Amosa. Kla zapukała do drzwi, ale w domu nikogo nie było, co było troszkę dziwne, bo wcześniej umawiała się z żoną doktora Patrysią, że skończy wcześniej pracę i biuro będzie otwarte. Dziewczyna postanowiła poczekać razem z mamą. Jednak gdy minęło już kilkanaście minut, a nikogo pod domem dalej nie było, no to Klaas zdecydowała, że pojedzie po prostu do domu i tam poczeka godzinę, nim na przykład znów tu przyjedzie, lub poczeka na telefon z informacją, że państwo Amos są już w domu. Zdaje się, że chyba taką umowę miała Klaas z doktorem Amosem, że kiedy nikogo nie ma w domu, to ona nie pracuje. W każdym razie dziewczyny udały się z powrotem do domu i Kla usiadła na kanapie, włączyła telewizor, coś tam zaczęła sobie oglądać. Jednak ten intensywny weekend, jaki miała, dał się jej we znaki, bo po prostu zasnęła. Krótko przed godziną 17 żona doktora Amosa, Patricia, zadzwoniła do domu holów i poinformowała, że wraz z mężem są już w domu i dziewczyna może przejść. Kobieta przeprosiła, że się spóźnili, Patricia pracowała w szkole i po prostu przedłużyła jej się ta zmiana. Laurel, czyli matka Clay, odparła, że w porządku, nic się nie stało, obudzi córkę i zaraz ją przywiezie. I tak też się stało, kilka minut później Laurel zawiozła dziewczynę na 5309 Fawcett Road do domu doktora Amosa, który znajdował się jakieś półtora kilometra od jej domu rodzinnego. Klea tego dnia miała na sobie białą bluzkę w granatowe paski i białe szorty w granatowe kropki. Miała na sobie białe skarpetki i białe trampki, a włosy spięła w kucyk z białą kokardą. Nie wspominałam o tym wcześniej, ale jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, to zapewne widzicie, że nasza bohaterka była afroamerykanką. A jeżeli słuchacie mnie na przykład na Spotify, no to teraz już wiecie, że, że po prostu była czarnoskóra. Dziewczyna wyszła z domu bez torebki. A o ile mi wiadomo, i tak też jest wspominane w źródłach, no to w tej torebce były jej wszystkie dokumenty i chyba telefon komórkowy. Nie jestem pewna, czy Klaa miała ten telefon, czy nie, czy w ogóle była w posiadaniu takiego telefonu komórkowego. W każdym razie, wtedy, kiedy wyszła z domu, to nie miała przy sobie kompletnie nic, po prostu tak jak wstała, tak wyszła. Mogła uznać, że te dokumenty nie są jej potrzebne, skoro i tak do domu miała zaledwie półtora kilometra, no i też wszędzie wozili ją rodzice sam No i też mama miała ją zawieść, też miała być cały wieczór w domu, więc gdyby jakieś dokumenty były jej potrzebne, to zapewne by też jej przywiozła. Kiedy matka i córka dotarły na miejsce, Kla pożegnała się i wysiadła z samochodu. Lorel obserwowała, jak jej córka wchodzi do domu doktora Omosa, nie wiedząc, że będzie to ostatni raz, kiedy ją widzi. Minęło kilka godzin. Około 20 w domu rodziny Hall zadzwonił telefon, a właściwie to w tym samym czasie zadzwoniły dwa telefony, bo to były czasy, kiedy w domach przykładowo znajdowały się dwa aparaty stacjonarne, które obsługiwały po prostu jeden numer. Jak ktoś rozmawiał przez telefon w jednym pokoju, czy ktoś w drugim mógł podnieść słuchawkę tego drugiego aparatu i podsłuchać, na przykład, o czym rozmówcy mówią. Lorel odebrała telefon w tym samym czasie, co jej sen. tyle że chłopak odebrał połączenie w innym pokoju. Dzwoniła Klea. Pytała, czy ktoś do niej dzwonił, ale jej brat powiedział, że nie, i rozłączyli się. Z tego, co wyczytałam, to jest podnoszone, że to była raczej taka zwykła, normalna rozmowa. Nic szczególnego. Kla nie wydawała się też zaniepokojona. Był rok 94, mało kto miał telefon komórkowy. W tym przypadku nie wiem, czy nasza bohaterka go miała i po prostu zostawiła go w domu, dlatego pytała, czy ktoś do niej dzwonił. Czy może pytała, czy ktoś dzwonił na ten telefon stacjonarny, na ten telefon domowy. W każdym razie była to taka zwyczajna rozmowa, nic szczególnego. Laurel, czyli mama, szykowała się do wyjazdu po córkę. Miały co prawda taką umowę, że gdy Kla chciałaby po nią przyjechać, to dzwoniła, ale Laurel mniej więcej wiedziała, o której ta praca się kończy, więc powoli przygotowywała się do wyjazdu z domu i też czekała na telefon. Ale Kla nie zadzwoniła i Laurel zasnęła w pobliżu tego domowego telefonu. Około pierwszej w nocy do domu wrócił Willie Hall, czyli mąż Laurel i ojciec Klei. Zdziwił się, że jego małżonka nie śpi w łóżku. Poszedł sprawdzić pokój córki, zobaczył, że klej w jej pokoju nie ma. Postanowił więc obudzić żonę i zapytać, gdzie ich córka jest. Laurel była senna i zdezorientowana i dopiero po chwili zdała sobie sprawę, że kla nie dzwoniła. Pobiegła więc do jej pokoju, żeby sprawdzić, ale tak jak powiedział Willie, dziewczyny tam nie było. To było nadzwyczaj dziwne, zwłaszcza że kla nigdy nie zostawała na tak długo w pracy. Owszem, zdarzyło się raz albo dwa, że kończyło o 22, bo było na przykład dużo papierów do ogarnięcia, ale była pierwsza w nocy, a jej nadal nie było. W panicy Laurel postanowiła zadzwonić do doktora Amosa. Nigdy wcześniej nie musiała do niego dzwonić i musiała sprawdzić numer w książce telefonicznej. W końcu znalazła ten numer i zaczęła dzwonić. Pomimo tego, że był środek nocy, doktor Larry Amos odebrał połączenie już po pierwszym sygnale. Mężczyzna powiedział Laurel, że Kla wyszła z pracy o 20.30, kiedy przyjechał po nią samochód. Skończyła pracę i Amos widział, jak czeka w kuchni, wyglądając przez okno. Jak zawsze. Potem, jak twierdził, mężczyzna usłyszał, jak Kla wychodzi przez garaż, bo też usłyszał otwieranie się automatycznych drzwi. Powiedział, że nie widział osoby, która dziewczynę zabrała, ani też samochodu, ale przypuszczał, że Kla po prostu odjechała z Laurel, swoją matką, jak zawsze. Laurel Hall była zdezorientowana. Przecież to ona miała odebrać kle, nikt inny. Zaczęła się zastanawiać, z kim córka mogłaby wsiąść do auta. Może to był jakiś jej przyjaciel, ale jeżeli tak, to dlaczego nie dała jej znać? Dlaczego nie zadzwoniła? Domowe biuro, doktora Amosa znajdowało się zaledwie kilka przecznic od jej domu. Gdyby złapała podwózkę u kogoś innego, to byłaby w domu w ciągu kilku minut. Laurel zasnęła tuż przed dwudziestą drugą czekając na telefon córki. I aż do pierwszej w nocy, kiedy spała, nikt nie dzwonił i Kla też w tym czasie nie pojawiła się w domu, bo matka usłyszałaby, jak otwiera drzwi i wchodzi. Laurel próbowała się uspokoić i pomyślała, że może, kla postanowiła choć raz pójść gdzieś, na przykład się zabawić na imprezę. W końcu miała 18 lat i tylko dwa tygodnie dzieliły ją od ukończenia szkoły średniej. Może akurat stwierdziła, że to jest dobry moment, by sobie gdzieś pobalować, bo później jak pójdzie na studia to nie będzie miała okazji. Ale później matka stwierdziła, że kla zawsze wracała do domu albo ich informowała, że gdzieś wychodzi. Nigdy nie zdarzyło się, by sama im nie powiedziała, gdzie się wybiera. Zawsze znajdowała jakiś sposób, by ich powiadomić. To było zbyt dziwne, zbyt niepokojące. Rodzice postanowili zadzwonić na policję i zgłosić zaginięcie. Jednak, jak możemy się domyślać, policja w Pine Bluff wcale nie była taka chętna, by przyjąć to zgłoszenie. A to dlatego, że Klaa miała 18 lat. Była dorosła, miała prawo pozostawać poza domem do późna, jeśli chciała i nie musiała się z tego tłumaczyć. Kiedy Laurel upierała się, że jej córka nigdy tak po prostu nie wychodziła i nie wracała, zwłaszcza w dni powszednie, to poradzili Laurel, aby odczekała 24 godziny. A jeśli Klaa się do tego czasu nie pojawi w domu, to dopiero wtedy mogą przyjąć to zgłoszenie zaginięcia. Matce nie pozostało zatem nic innego jak tylko czekać. Ciągle myślała o tym, gdzie jest jej dziecko. Zastanawiała się, co powie Klei, gdy wróci do domu. Że tak jej nagada, że tak wystraszyła ją i ojca, że prawie wszyscy przez nią osiwieli. Nie mogła jej tak naprawdę uziemić, była dorosła, ale nadal mieszkała w ich domu. Oczekiwano więc, że będzie szanować swoich rodziców na tyle, by się chociaż zameldować, powiedzieć, że wróci później. Dlaczego nie zadzwoniła? Laurel czuła się nieswojo, ale nadal spodziewała się, że jej córka zaraz wróci. Jak gdyby nigdy nic wejdzie przez frontowe drzwi i powie, cześć, już jestem. Jednak godziny mijały, zaczęło świtać, a Clay nadal nie było. Nie odzywała się, nie dzwoniła. Matka czuła z każdą chwilą, że chyba stało się coś złego, że coś jest bardzo nie w porządku. Laurel i Willie postanowili jednak nie panikować. Stwierdzili, że może ich córka poszła prosto do szkoły z miejsca, w którym spędziła noc, przynajmniej mieli taką nadzieję. Jeden z braci dziewczyny poszedł do szkoły z surowymi instrukcjami, aby jej szukać. To chyba był jeden z tych młodszych braci, z którymi Kla grała w szkolnej orkiestrze i z którymi chodziła razem do szkoły. Chłopak przeszukiwał szkolne korytarze, pytał jej kolegów, koleżanki, ale nikt nie widział klei. Co więcej, siostra nie pojawiła się nawet na próbie ich szkolnej orkiestry. Zadzwonił więc do domu i powiedział rodzicom, że Clay nigdzie nie ma. Nikt jej nie widział i co więcej, nie pojawiła się nawet na pierwszej lekcji. Dziewczyna była pilną uczennicą, która nigdy nie opuszczała lekcji bez powodu. Gdzie zatem była? Laurel i Willie czekali, aż lekcje w szkole się skończą, żeby obdzwonić wszystkich znajomych i przyjaciół córki i z nimi porozmawiać. Ponownie też porozmawiali krótko z doktorem Amosem, który sam do nich zadzwonił, żeby zapytać, czy mają jakieś wieści odnośnie córki. Żona Larego Amosa, czyli Patricia, powiedziała, że uważa to za dziwne, że kla wyszła z ich domu, nie mówiąc jej ani Laremu do widzenia. Zwłaszcza, że zawsze się z nimi żegnała. Nawet jak byli gdzieś wewnątrz domu, to krzyczała, że już idzie, że przyjdzie następnego dnia. Ale w ten poniedziałkowy wieczór Kla wyszła według ich relacji praktycznie bez słowa. Nie wyglądało to dobrze. Rodzice Klei odczekali, aż miną te obowiązkowe 24 godziny, a następnie o 17 udali się na komisariat policji w Pine Bluff, aby zgłosić zaginięcie córki. Mimo że Kla jeszcze się uczyła i mieszkała z rodzicami, to skończyła 18 lat i była uważana za osobę dorosłą. Policja sugerowała, że może dziewczyna wyjechała z własnej woli i nie uznali tej sprawy za pilną -no i nie zajęli się tym zgłoszeniem od początku. Laurel i Willie próbowali wyjaśnić, że Kla nigdy nie zostawała poza domem do późna i przestrzegała godziny policyjnej ustalonej przez rodziców. Rodzina nigdy nie miała z nią problemów. Dziewczyna nigdy wcześniej nie opuszczała na tak długo domu bez uprzedzenia. Wiedzieli, że nie uciekła, bo w jej życiu działo się wiele tych pozytywnych rzeczy, a poza tym zostawiła w domu torebkę z dokumentami, z prawem jazdy i pieniędzmi. Kiedy Laurel podrzuciła ją do pracy, Kla nie miała za sobą nic. Funkcjonariusze udali się do domu holów i przejrzeli rzeczy klei. Znaleźli jej pamiętnik, czy może dziennik. Generalnie coś w stylu takiego jakby kalendarza i byli pod wrażeniem, że nastolatka może być tak dobrze zorganizowana. Notowała wszystkie zmiany w pracy i inne spotkania do końca roku szkolnego. Nie trzeba było wiele, by dojść do wniosku, że kla nie uciekła z domu. Była inteligentną młodą damą z kochającej rodziny, która miała przed sobą naprawdę dobrą przyszłość. Postanowiono porozmawiać z doktorem Amosem, który powtórzył, Tą samą historię, którą powiedział mamie Klei. Ale tym razem jego wypowiedź była nieco inna. Kiedy Klea wychodziła z jego domu, to miała w ręku puszkę brzoskwiniowego napoju gazowanego, którą dała jej jego żona Patricia. Kiedy jednak policja zapytała, czy mogą przejść i przejrzeć biuro domowe doktora Omosa. No to mężczyzna odpowiedział, że właśnie jedzie do Dallas, że jest w podróży służbowej i wolałby być w domu, kiedy detektywi przyjdą. Umówili się więc na spotkanie po jego powrocie. W międzyczasie policja odkryła, że do kościoła, do którego Clea chodziła i w którym śpiewała w chórze, chodził młody mężczyzna, który się dziewczynie podobał. Był rezerwistą armii i był nieco od niej starszy. Znali się, można by rzec, że nawet się przyjaźnili, ale nigdy się ze sobą nie umawiali. Śledczy przeszukali samochód tego mężczyzny, ale nie znaleźli tam niczego, co mogłoby pomóc w ustaleniu miejsca pobytu klei. Mężczyzna zgodził się też na badanie wariografem, a jego wynik wyszedł jako nierozstrzygnięty. Jego nazwisko nigdy nie zostało upublicznione. Opowiedział jednak policji ciekawą historię. Pewnej nocy pojechał na Fosset Road, żeby odebrać Cleo po pracy i wszedł do środka, do domu. Doktorowi Amosowi to się bardzo nie spodobało. Był niemiły dla mężczyzny i powiedział klejż, że nie będzie pozwalał na takie zaloty, kiedy jest w pracy. Dziewczyna jednak zapewniła doktora, że ona i ten młody mężczyzna są tylko przyjaciółmi, nie spotykają się, a ten jedynie po nią przyjechał. To uspokoiło zdenerwowanego doktora. Cztery dni po tym, jak Kla była widziana po raz ostatni, policja w końcu uzyskała dostęp do jej miejsca pracy. Nie mieli nakazu przeszukania, więc to było na zasadzie takiego rozejrzenia się, rzucania okiem. Śledczy nie zauważyli tam niczego podejrzanego. Nie dostrzegli żadnych śladów walki na przykład. Zainteresował ich natomiast telefon biurowy. Wcisnęli przycisk wybierania ostatniego numeru i dodzwonili się do kogoś o nazwisku Smith. Zrobiło się małe zamieszanie, bo okazało się, że doktor Amos nie miał pojęcia, kim jest Smith i dlaczego ktoś do niego dzwonił z jego biura. Kilka dni potem, jak policja odwiedziła doktora Amosa, Laurel była przed swoim domem rozmawiając z przyjacielem. Doktor Amos przejeżdżał akurat obok, zobaczył ją więc, zatrzymał auto, żeby zapytać o Kleę. Twierdził, że policja szuka tropów i wyjaśnił, że ostatni numer wybierany na jego telefonie w biurze domowym należał do kogoś o nazwisku Smith. Amos miał numer tego Smitha zapisany na kartce papieru, którą wręczył Laurel, i powiedział, że nie rozpoznaje tego numeru, ale jeśli Laurel wie, kto to, no to powinna powiadomić policję. Ale Laurel nie znała tego numeru, tak samo jak reszta rodziny Klei, i nie wiedzieli, do kogo należał. Jednak jak się później okazało, był to numer do opiekunki, która opiekowała się czteroletnim synem doktora Amosa. Opiekunka zajmowała się chłopcem od czasu jego narodzin. Więc dlaczego doktor Amos miałby mówić, że nie rozpoznaje tego numeru? To było co najmniej dziwne. Jak mógł nie znać opiekunki swojego syna i jej nazwiska przede wszystkim, czy może numeru? Pojawiło się też pytanie, po co Kla miałaby dzwonić do opiekunki? Fakt, że policja założyła, że ostatni telefon wykonała Klea, również wprawił zakłopotanie rodzinę Hall. Minęły trzy dni odkąd Klea ostatni raz była widziana, a moc siedział przy telefonie, kiedy Laurel zadzwoniła o pierwszej w nocy, kiedy zniknęła jej córka. Mógł wykonać wiele telefonów. Dostęp do telefonu biurowego miała też jego żona Patricia, i zdawało się, że to ona najprawdopodobniej zadzwoniłaby do tej opiekunki. Policja podjęła dalsze działania w związku z tymi telefonami. Przejrzeli blinki telefoniczne z biura, ale nie znaleźli niczego, co mogłoby pomóc w odnalezieniu Klei. Pojawiły się trzy teorie, które śledczy wtedy rozważali. Pierwsza mówiła o tym, że może Klea postanowiła wrócić do domu pieszo, nie informując o tym mamy, i została po drodze porwana. Zdarzyło się, że Klea raz wróciła do domu piechotą z pracy. I to jeszcze wtedy nie szła sama, bo z jednym ze swoich braci. Było lato, wciąż było jasno, to była po prostu taka jedna z tych niewielu sytuacji, kiedy postanowiła sama pójść do domu. Poza tym rodzice nie pochwalali jej samotnych powrotów. Zdecydowanie nie byliby zadowoleni, gdyby i tym razem, szczególnie gdy zapada zmrok, sama wybrała się do domu. Wiedziała też, że jej mama czeka na telefon, dlaczego miałaby zmieniać nagle plany i nikomu nic nie powiedzieć, nikogo nie poinformować. Drugą już mniej taką prawdopodobną teorią było to, że uciekła, ale przecież nie miała powodu, by wyjeżdżać, nie miała też przy sobie pieniędzy czy dokumentu tożsamości, nie miała też dostępu do swojego konta bankowego, nie próbowała wyciągać z niego też pieniędzy ani nic, nie było na nim żadnej aktywności. Poza tym też nie była nigdzie widziana. A przecież ktoś mógł ją zauważyć, gdyby się przemieszczała. Trzecia teoria, ku której większość śledczych, ale też i ludzi śledzących całe to zaginięcie, jest taka, że tamtej nocy kla nigdy nie opuściła domu doktora Amosa. Dni mijały, a po dziewczynie nie było śladu. Rodzina Hall do tego była coraz bardziej sfrustrowana doktorem Amosem. Właściwie to była sfrustrowana jego zachowaniem. W ogóle nie pomagał w poszukiwaniach, okazywał im niewiele współczucia i zdaje się, że unikał ich. Od samego początku dziwili się, że nie odwołał podróży służbowej do Dallas po tym jak kla zaginęła. Laurel mówiła otwarcie o niechęci doktora Amosa do pomocy. W wielu wywiadach mówiła, że gdyby w jej domu zaginęło czyjeś dziecko, to zrobiłaby wszystko, przetrząsnęłaby cały dom, nie zostawiłaby kamienia na kamieniu, by to dziecko odszukać. A tutaj Amos wcale się nie poczuwał do tego. Do tego powód podróży służbowej jest również nieco śliski, że tak powiem. Doktor Amos powiedział, że chce wykupić sprzęt z solarium, które właśnie zbankrutowało. Jednak nikt, kto pracował wtedy dla Amosa, nie pamiętał, aby kiedykolwiek dostarczano taki sprzęt do jego domu. Nikt też z jego otoczenia nie pamięta, żeby kiedykolwiek mówił o otwarciu własnego salarium czy salonu piękności. Kiedy mężczyzna wrócił do Pine Bluff, halowie odnieśli wyraźne wrażenie, że ich unika. Chcieli tylko z nim porozmawiać, ponieważ był ostatnią osobą, która widziała ich córkę. Ale doktor nie odbierał od nich telefonów i oddzwaniał tylko wtedy, gdy wiedział, że nie ma ich w domu. Jak na przykład w środy, kiedy wiedział, że są w kościele. Zostawiał wiadomość, mówiąc, że ma trochę czasu, jeśli chcą wpaść, pogadać, wiedząc doskonale, że tę wiadomość odsłuchają dużo później. Kiedy policja poprosiła doktora Amosa o poddanie się badaniu wariografem, to odmówił. Chociaż wynik testu wariografem jest niedopuszczalny jako dowód w sądzie, to jednak daje jakiś pogląd na całą sprawę, cały pogląd na konkretną osobę. Jeśli ktoś nie ma nic do ukrycia, nie ma powodu, by odmawiać. Jeśli mogłoby to wyeliminować go z dochodzenia, z kręgu zainteresowań policji, to dlaczego nie? Jednak, jak wiemy, różnie to z tym wariografem bywa. Niektórzy mówią prawdę, a tak się denerwują, tak się stresują, że maszyna pokazuje, że kłamią, a niektórzy tak dobrze kłamią, że przechodzą pozytywnie te testy. Więc odnoszą teraz takie wrażenie, że teraz to ma takie mniejsze znaczenie niż kilka lat temu na przykład. W artykule wypuszczonym w lokalnej gazecie wkrótce po zniknięciu klei pisano, że Larry Amos poprosił policję o zaangażowanie w sprawę zaginięcia dziewczyny, funkcjonariuszy federalnych i stanowych. Jednak departament policji w Pine Bluff nie chciał, aby wyglądało na to, że nie są w stanie samodzielnie zająć się sprawą i rozwiązać. I tutaj czytałam, że wtedy ludzie interesujący się tą sprawą zaczęli się zastanawiać, czy dr Larry Amos specjalnie wystosował taką prośbę, bo wiedział, że policja ten pomysł odrzuci i będzie to wyglądało, jakby pomagał w jakiś sposób w odnalezieniu klei. Były takie głosy, ale z drugiej strony, jeśli to miała być taka zasłona dymna, odwrócenie uwagi, jeśli był w to zaginięcie klej zamieszany. To czy na pewno by aż tak ryzykował? Skąd mógł mieć pewność, że Departament Policji nie skorzysta z tej pomocy FBI, nie skorzysta z pomocy Policji Stanowej? Nie mógł mieć tej pewności, mógł tylko przypuszczać, ale to i tak myślał, że byłoby duże ryzyko. Zachowanie doktora zadziwiało rodzinę Hall. Tata Clay, Willie, widział, jak lekarz usuwa plakaty informujące o zaginięciu córki z latarni w okolicy. Jeden z przyjaciół Holów powiedział im również, że Amos zapłacił jej synowi i jego przyjaciołom, jakimś dzieciakom, za zdejmowanie tych ulotek i plakatów. Dwa tygodnie po zniknięciu klei, jej ceremonia ukończenia szkoły odbyła się w Watson Chapel High School. Klasa, do której chodziła dziewczyna umieściła kokardę na jej krześle przy ławce, w której siedziała. A wszyscy uczniowie nosili tego dnia różowe wstążki na jej cześć. Zrobiono to na prośbę u rodziców klei, ale sami Willy i Laurel nie chcieli uczestniczyć w całym wydarzeniu, ponieważ nauczyciele początkowo odmówili, by takie akcje ze wstążkami miały miejsce. Chodziło o jakiś niepotrzebny rozgłos czy coś. W międzyczasie policja nadal pracowała nad sprawą dziewczyny, doszli do wniosku i byli już teraz przekonani, że Kla nie opuściła miasta z własnej woli. Uważali, że została porwana przez kogoś, kogo znała, komu ufała i że niestety, ale prawdopodobnie już nie żyje. Nie można było dokładnie ustalić, czy klea kiedykolwiek opuściła dom doktora Amosa tamtej nocy, ale jeśli tak, no to równie trudno było ustalić, kto ją wtedy podwiózł. W końcu doktor Amos stwierdził, że przyjechał po nią jakiś samochód. Wystosowano więc publiczny apel, by każdy, kto ma jakiekolwiek informacje o zaginionej Clay Hall, zgłosił się natychmiast na policję. Pokładano w tym apelu naprawdę duże nadzieje. Ale niestety nikt na policję z tymi istotnymi informacjami się nie zgłosił. Ponieważ policja nie zadziałała od razu, kiedy po raz pierwszy rodzice zgłosili zaginięcie Klei, to przez te pierwsze godziny wiele kluczowych dowodów mógł zostać utraconych lub celowo zniszczonych. Śledczy odwiedzili szkołę Klei i ustalili, że była dobrą uczennicą, która trzymała się z dala od kłopotów. Jednak nie wypytywali kolegów z klasy dziewczyny, jaka była, czy może miała jakichś wrogów, czy coś. Nawet nie spojrzeli na zawartość tej szkolnej szafki. Kiedy rok szkolny już tak dobiegł końca, administracja szkoły sama wezwała policję z zapytaniem, czy może chcą zawartość tej szafki zaginionej dziewczyny, bo może coś tam znajdą, może chcą przejrzeć te rzeczy. No i dopiero po tym wezwaniu zebrano. Wszystkie przedmioty z szafki Clay Hall w liceum. Lokalny DJ radiowy założył fundusz, aby przekazywać datki na nagrodę lub pomoc w finansowaniu poszukiwań zaginionej dziewczyny. Szczytny cel, jednak okazało się, że to było oszustwo. Facet zbierał pieniądze, a potem realizował wszystkie czeki na własne potrzeby. Rodzina Hall czuła wstyd, prosząc o datki. Zwłaszcza, że dowiedzieli się o tym całym oszustwie. Ludzie myśleli, że wpłacają pieniądze na poszukiwania młodej kobiety, po czym okazało się, że wcale tak nie było. Ten DJ, jak się okazuje, później zmarł. Nie wiem na co i kiedy, ale kwota, którą uzbierał ponoć, była całkiem spora. Jednak nie wiadomo, co zrobił z tymi wszystkimi czekami, czy zdążył je na przykład wszystkie zrealizować, czy może ukrył. Em, Pieniądze na jakichś kontach, być może gdzieś w gotówce też. Ale przyznajcie sami, że no, takie rzeczy to jest po prostu cios poniżej pasa dla rodzin, dla wszelkich rodzin, nie tylko osób zaginionych, które no, i tak przeżywają wielką traumę, wielki koszmar, a tutaj ktoś chce po prostu zarobić na tragedii. Halowie nie poddawali się w poszukiwaniach klei, gdy nastało lato, wszyscy nadal szukali dziewczyny. Głównie to była jej rodzina, przyjaciele, ale też i wspólnota kościelna. Rozwieszano plakaty, rozdawano ulotki ze zdjęciem całym Pine Bluff czy Little Rock i innych okolicznych miastach. Wiązano też różowe wstążki, które miały być symbolem przypominającym ludziom o zaginionej nastolatce. Policja z Pine Bluff wysłała detektywów w teren po całym stanie Arkansas oraz także do sąsiednich stanów, by szukali klei. Czy też może szukali wskazówek, które mogłyby pomóc w śledztwie, ale niestety nie znaleźli nic. Lorel desperacko szukała córki i przeczesywała las mieszczący się naprzeciwko domu doktora Amosa z pomocą kilku przyjaciół z kościoła. Dręczyło ją poczucie winy i nie mogła sobie wybaczyć, że zasnęła czekając na telefon od córki. Wyrzucała sobie, że może powinna zadzwonić wcześniej, to być może do tego wszystkiego by nie doszło i Kla byłaby z nimi cała i zdrowa. Laurel czuła, że doktor Amos jest zamieszany w zniknięcie jej córki. Kilka dni po zaginięciu Klei matka miała sen. We śnie Kla siedziała w wannie doktora Amosa ze związanymi rękami i błagała ją o pomoc. Ten koszmar, jak się później okaże, prześladował ją przez lata. Oczywiście ze snu nie można zbyt wiele wyczytać. To był stresujący czas dla rodziny, a podświadomość Laurel musiała mocno wtedy pracować, przygotowując ją na najgorsze podsuwając takie scenariusze. Rodzina Klei przyprowadziła psa tropiącego do posiadłości Amosa przy Fosset Road, mając nadzieję, że uda się prześledzić ostatnie ruchy dziewczyny. Chcieli sprawdzić, czy Klea wyszła z domu, jak twierdził jej pracodawca? A może trop prowadził tylko do krawężnika, gdzie wsiadła do samochodu? Jednak doktor Amos odmówił rodzinie wstępu na swój teren. Powiedział też Laurel, że nie chce rozmawiać z medium. Kobieta była zdezorientowana. Co doktor miał na myśli? Nie było tu żadnego medium. Zapytała go nawet o co chodzi. I Amos w odpowiedzi wskazał na samochód z rejestracją ESP1. Pojazd należał do znajomej Laurel, która z pewnością nie była żadnym medium ani jasnowidzem. To był zupełnie przypadkowy numer rejestracyjny. Tak czy inaczej był to wystarczający powód, by Amos poprosił ich, aby odeszli z jego posesji razem z psem. Przez lata wielu dziennikarzy próbowało rozmawiać z doktorem Amosem. Na początku złożył kilka niejasnych oświadczeń, ale potem odmówił dalszych rozmów z prasą i mediami. W trzecim zeznaniu złożonym na policji powiedział również, że nigdy nie widział wychodzącej klei. Słyszał tylko otwieranie i zamykanie drzwi garażu. Zaprzeczało do jego wcześniejszym zeznaniom o dziewczynie wyglądającej przez kuchenne okno, a następnie wychodzącej z jego domu z puszką napoju gazowanego w dłoni. Nigdy też nie wyjaśnił, dlaczego nie chce współpracować, a swoją postawą sprawiał, że cała społeczność Pine Bluff patrzyła na niego dosyć podejrzliwym wzrokiem. Doktor Larry Amos był ostatnią osobą, która widziała Clea. Miał się takie nieodparte wrażenie, że doktor Amos wie więcej niż mówi. Fakt, że nie był zbyt chętny do współpracy z policją później, czynił go jeszcze bardziej podejrzanym w całej sprawie. Nie zrobił też wiele, by wyeliminować się ze śledztwa. Policja odwiedziła jego domowe biuro trzy dni po zniknięciu klei i doszli do wniosku, że nic nie wydaje się tam niezwykłe. Nie ma dowodów na to, że miała tam miejsce jakaś walka czy szarpanina. Natomiast matka Laurel uważała, że doktor Amos miał wystarczająco dużo czasu na posprzątanie i ukrycie dowodów, gdyby zrobił coś klei, w końcu trzy dni to dużo. Internetowi detektywi spekulują, czy syn Larego Amosa z pierwszego małżeństwa mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem Klei. Omar Amos miał wtedy w tamtym czasie 20 lat, czyli niewiele więcej niż Klea, która miała wtedy tak dla przypomnienia 18. Chociaż Omar nie mieszkał z ojcem, to dosyć często go tam widywano. W późniejszych latach Omar został aresztowany za napaść na kobietę. To wywołało dość spore podejrzenia względem jego osoby, a ludzie zaczęli zadawać pytania na temat przeszłości chłopaka i jego powiązań z Cleo Hall. Czy Omar mógł zaatakować ją, kiedy odrzuciła jego zaloty, tak przykładowo? Czy ojciec odkrył, co takiego zrobił jego syn i pomógł mu wszystko posprzątać? Tego prawdopodobnie się już nie dowiemy. A na pewno nie od Omara, ponieważ zmarł w lipcu 2020 roku. Mężczyzna został zastrzelony w swoim domu, znajdującym się około 8 km od domu swojego ojca na Facet Road. Jednak, tak jak wspominałam, po prostu ta teoria krąży w internecie, nie ma dowodów na to, że Omar był w jakikolwiek sposób związany ze sprawą klei, poza tym, że był synem doktora Amosa. W każdym razie z moich informacji wynika, że policja nie była zainteresowana Omarem podczas śledztwa w sprawie zaginięcia naszej bohaterki. Laurel Hall postanowiła się spotkać z byłą żoną doktora Larego Amosa i zapytać ją, czy sądzi, że Amos byłby zdolny, by kogoś skrzywdzić. Była żona przyznała, że zostawiła go z powodu jego gwałtownego temperamentu. Kiedy oficjalnie się rozstali, to doktor Amos zwlekał z zapłatą alimentów. Więc kobieta naciskała na niego, żeby w końcu wypełnił ten nałożony przez sąd obowiązek i zaczął płacić na dzieci. Z tego co wiem, to dr Amos nie chciał płacić, co więcej groził nawet swojej byłej małżonce, że ją zabije, jeśli będzie go tak dalej nagabywać. Kiedy mama Clay usłyszała te wszystkie rewelacje, to uznała, że pójdzie z tymi informacjami na policję. Uznała, że to co powiedziała jej ta kobieta może być istotne w sprawie zaginięcia jej córki. Śledczy jednak nie byli tego samego zdania. Uważali, że była żona doktora jest po prostu taką zgorzkniałą, porzuconą kobietą, i nie uważali, by jej zeznania były przydatne w ich sprawie. Mijały kolejne lata. Klea nadal była osobą zaginioną. Przełomu w tej sprawie nie było. Co robił doktor Amos przez cały ten czas? No cóż, chodził normalnie do pracy, zarabiał pieniądze, które wydawał na remont swojego domu przy Facet Road. W sumie w ciągu 18 lat przeprowadzono około 8 rund renowacji, no i to właśnie dzięki temu, dzięki tym remontom, na światło dzienne wyszło kilka ciekawych faktów. W marcu 2012 roku wypuszczono film dokumentalny dla kanału Oxygen o tytule Find Our Missing. Materiał poruszał niewyjaśnione zaginięcia różnych osób, w tym naszej Clay Hall. Jeżeli chodzi właśnie o tę sprawę, no to w filmie wystąpiły dwie osoby, które przedstawiły dość zaskakujące informacje. Ludźmi, którzy wypowiadali się w filmie, byli pracownicy budowlani, którzy pracowali w domu Amosa podczas remontu, który miał miejsce po zaginięciu Clay Hall. Jeden z mężczyzn powiedział, że Amos zlecił mu usunięcie jednej ze ścian w jego domu w celu zainstalowania tam kominka. Kiedy pracownik zdjął jakiś arkusz blachy, no to zauważył ciemne, brunatne plamy na izolacji. Powiedział, że wyglądało to tak, jakby ktoś zachlapał tą izolację czymś. Inny pracownik, podobny, wyjawił, że dr Amos poprosił go o zasypanie dziury w ogródku. Kiedy mężczyzna zaczął zasypywać tę dziurę, to stwierdził, że kiedy wiał wiatr, wyczuwał zapach niepodobny do niczego, co kiedykolwiek czuł. Zauważył też, że w pobliżu tej dziury latało mnóstwo much. Ci dwaj pracownicy postanowili pójść na policję i wszystko zgłosić. Wiedzieli, że jakiś czas temu z, doktor z domu doktora Amosa zaginęła młoda 18 dziewczyna, która do tej pory się nie odnalazła. Byli zaniepokojeni swoimi odkryciami w domu doktora, stąd też postanowili powiedzieć o nich śledczym. Na podstawie tych zeznań, na podstawie zeznań tych mężczyzn, policja wydała nakaz przeszukania domu doktora Amosa. W przeszukaniach użyto radaru naziemnego i psów tropiących. Wokół domu zabrał się tłum gapiów. Doktor Amos patrzył na to wszystko, stojąc na trawniku przed swoim domem. Technicy zabrali z domu doktora część izolacji i kilka płyt kartonowo-gipsowych jako dowody. Mieli też wypełnione... Cztery torby z dowodami, ale nikt nie wiedział, co jest w środku. Miesiąc po całej akcji policji w domu Amosa, Lorel i Willie Hall, rodzice Clay, skontaktowali się z policją, by zapytać o te wszystkie rzeczy zabrane z domu doktora. Minęło już kilka tygodni, a oni nie wiedzieli, co o tym wszystkim sądzić. Czy na tych wszystkich rzeczach znaleziono jakieś ślady ich zaginionej córki? Nikt ich nie informował. Wkrótce jednak dowiedzieli się, że te wszystkie dowody zabrane z domu doktora Amosa nie zostały jeszcze nawet przesłane do laboratorium w celu analizy i testów. Wszystkie te rzeczy nadal leżały w schowku na dowody na posterunku policji. Nieruszone. Nawet nie były rozpakowane czy pogrupowane. I kiedy wyszło na jaw, że te wszystkie przedmioty tak sobie leżały gdzieś w jakimś magazynie przez cały miesiąc przez czyjeś niedopatrzenie czy może niedbalstwo. No to postanowiono zająć się nimi w trybie pilnym. Przesłano je do laboratorium i po dwóch tygodniach wyniki tych wszystkich badań były następujące: na przedmiotach zabranych z domu doktora Amosa nie znaleziono żadnych śladów krwi czy innych oznak sugerujących, że mogło się tam stać coś złego, albo raczej, że mogło się tam kleić stać coś złego. Po kilkunastu latach śledztwo wróciło do punktu wyjścia. W filmie dokumentalnym Find Our Missing przyjaciółka klei Erika, ta, która załatwiła jej pracę u doktora Amosa, powiedziała, że ona również pracowała tego wieczoru w biurze. Ciekawe, Erika twierdziła, że Klaa powiedziała jej, że idzie do domu pieszo, czego nigdy wcześniej nie robiła, albo robiła bardzo rzadko. Dziwna w tej historii jest to, że Erika rok wcześniej przestała pracować dla doktora Amosa. Mama Klei z kolei powiedziała, że Amos nie byłby w stanie płacić dwóm asystentkom i nigdy nie wierzyła, że Erika była tam tego wieczoru w biurze. W każdym razie Laurel nie uważa, by Erika kłamała, czy może coś ukrywała czy zatajała, ale że po prostu pomyliły jej się wieczory. Bo może rzeczywiście kiedyś były we dwie z Kleą, ale to mogło mieć miejsce kiedy na przykład Erika szukała zastępstwa na swoje stanowisko i po prostu przyuczała Kle w biurze Amosa. W 2019 roku pojawiły się doniesienia, jakoby zniknięcie kleju mogło być powiązane z seryjnym mordercą Samuelem Little. Trzy miesiące przed zniknięciem Clay Little zamordował 26-letnią mieszkankę Pine Bluff, Jolandę Jones. Uznano, że morderstwo Jolandy było związane z narkotykami, ale Little przyznał się do zabicia jej podczas swojego pobytu w więzieniu w Teksasie. Śledczy nie potwierdzili jednak związku między sprawą Jolandy a sprawą Klei. Chociaż nie można wykluczyć takiej możliwości, należy też realistycznie podchodzić do tych wszystkich faktów. Little przyznał się do popełnienia ponad 90 morderstw w latach 1970-2005. Gdyby porwał i zabił Klee, no to spekulowano, że zapewne by się do tego przyznał. Ciała czy też szczątków zaginionej dziewczyny nigdy nie odnaleziono, a poza tym nie pasowała do typowego profilu ofiary, które wybierał Little. Sam Samuel wyjaśnił, że nie chodził do tak zwanych dobrych dzielnic, gdzie zniknięcie takiej osoby z dobrego domu, z dobrej dzielnicy zapewne zostałoby szybko zauważone. A Klea, wzorowa uczennica kończąca liceum z najlepszymi wynikami w klasie, wracająca punktualnie do domu, do kochającej rodziny po zakończeniu swojej zmiany, nie pasowała do tego profilu. Dla Samuela Little wybór takiej ofiary byłby zbyt ryzykowny, a poza tym rodzice Clay zorientowali się dosyć szybko, że zaginęła, w ciągu kilku godzin, i zaczęli też jej szukać. Jedyną osobą zatem, którą policja się interesowała i która mogła mieć coś wspólnego z zaginięciem dziewczyny, no to był właśnie dr Larry Amos. W latach po zniknięciu klei pojawiły się plotki o jego wątpliwej etyce biznesowej. Niektóre ośrodki opieki nad dziećmi wyjawiły matce, Laurel Hall, że jeśli ich wniosek o dofinansowanie zawierał choćby mały błąd, nawet jakiś mało znaczący, to Amos nie przyznawał funduszy. Doktor miał również pod swoją pieczą program tanich mieszkań, z których mogły skorzystać rodziny o niskich dochodach. Jednak zamiast pomagać takim biednym rodzinom, to pozwolił swojej córce zamieszkać w jednym z takich mieszkań. Ludzie opisywali Larego Amosa jako chytrego biznesmena. Jednak są to tylko plotki, spekulacje, ponieważ nikt z bliskiego otoczenia doktora nie chce o nim rozmawiać i wypowiadać się na temat zaginięcia klei w jego domu. Jeśli dr Amos nie jest zamieszany w jej zaginięcie, to według rodziny Hall nie zrobił wiele, aby to udowodnić. Minęło już 28 lat od kiedy Kleszindra Clea Hall zaginęła. W marcu skończyłaby 46 lat. Jej rodzina założyła fundację na jej cześć, która zapewnia wsparcie finansowe dla uczniów szkół średnich hrabstwa Jefferson, którzy chcą rozpocząć karierę medyczną. A jak pamiętamy, Kla chciała zostać pediatrą. Co się stało z Kleą? Policja odrzuca teorię o ucieczce. Szczerze mówiąc, po tylu latach wierzą, że dziewczyna nie żyje. Wyłaniają się nam więc trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze. Pierwszy z nich głosi, że to doktor Amos coś Klei zrobił. Może nie chciał, ale jednak stało się coś, co ostatecznie pozbawiło dziewczynę życia. Może to był wypadek. Są spekulacje, że może też Klea odkryła, że Amos robi jakieś przekręty z pieniędzmi i skonfrontowała się z nim. W końcu zajmowała się jego dokumentami, była jego asystentką, może natrafiła na coś, na co natrafić nie miała i doktor po prostu chciał ją uciszyć. Drugi scenariusz: syn doktora Omar Amos zrobił coś klei. Nie ma dowodów, że Omar w ogóle był w domu ojca na Facet Road tamtego wieczoru, a jednak dużo osób wierzy, że to właśnie on coś jej zrobił i że Larry Amos, jego ojciec, pomógł mu zatrzeć ślady. A tutaj podnoszone jest w źródłach, że gdy matka Klei wykręciła numer do jego biura, to odebrał już po pierwszym sygnale, jakby czekał na telefon. Choć równie dobrze mógł po prostu siedzieć w biurze i pracować do późna, dlatego od razu odebrał. Trzeci scenariusz mógł być taki, że klea wsiadła do samochodu kogoś, kogo znała, i że to ten ktoś nam nieznany zrobił jej krzywdę. Jak pamiętamy, około 20:00 klea zadzwoniła do swojego domu, by zapytać, czy ktoś do niej dzwonił. Można spekulować, spodziewała się jakiegoś telefonu? Może miała się z kimś spotkać po pracy, kto później miał ją odstawić do domu? Można by tak próbować wyjaśniać długo. Jednak faktem jest, że Klea jest zaginiona od przeszło 28 lat i nie zanosi się, by w najbliższym czasie jej sprawa została rozwiązana. Jej rodzice wciąż czekają, angażują się w różne przedsięwzięcia, by ludzie pamiętali o ich córce. Z tego co wyczytałam, to nadal mieszkają w tym samym miejscu, i przy ich domu wisi duża różowa kokarda symbol, który nie pozwala zapomnieć, że ich jedyna córka zniknęła bez śladu. I moi drodzy, to jest już koniec tego podcastu. Sprawa zaginięcia Clay Hall pozostaje nierozwiązana po dziś dzień. Mam jednak nadzieję, że pomimo tego, że upłynęło aż tyle czasu, to ta sprawa doczeka się zakończenia, chociażby dla rodziny, dla jej rodziców, którzy jeszcze żyją. Są sprawy, które zostały wyjaśnione nawet po kilkudziesięciu latach i mam nadzieję, że ta też pojawi się wśród nich. Dziękuję, że dzisiaj do mnie dołączyliście, że mnie wysłuchaliście. Jak wspominałam na początku, sprawa może być Wam znana, ale jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo się ucieszę, że zechcieliście wysłuchać mojego opracowania. Dlatego też, jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zachęcam, by kliknąć łapkę w górę, zostawić komentarz czy zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A w ogóle to zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji. Może będzie jakiś bonus z tego tytułu, jakiś bonusowy odcinek? Zobaczymy. A tymczasem dzięki jeszcze raz, cześć i do następnego.